Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Chciałem Wam dzisiaj pokazać mój nowy nabytek, czyli rower Giant Eneroad 2. Słuchajcie, to jest taki rower, który w zasadzie jest takim, no nie do końca gravelem, to znaczy jest to taki trochę uszosowiony gravel, bym powiedział, tak? Czyli rower, który, jak sama nazwa wskazuje, Eneroad, czyli ma pojechać wszędzie, co by właśnie wskazywało, że jest to rower typu gravelowego, ale z drugiej strony tego charakterystyka, no taka gravelowa do końca nie jest. Po pierwsze, opony, które zostały tu założone, to są opony 32 mm, a więc takie, bym powiedział, mniej terenowe, i faktycznie w terenie sprawdzałem się tak sobie, to znaczy jakąś łatwą ścieżkę pojechać się da, natomiast no bardzo terenowe one na pewno nie są. Z drugiej strony no, nie są też szosowe, no ponieważ na szosie dają wyraźne opory toczenia. Jest to wersja Gianta aluminiowa z 2018 roku z komaksowym, czy jak oni to tam nazywają, widelcem. Jest to widelec z włókna węglowego, ale z jakąś tam domieszką, to jest to wersja właśnie taka giantowa, bym powiedział. Jeśli chodzi o ramę, no to jak mówiłem, jest aluminiowa, natomiast w wersji 2018 już wspornik siodła jest w systemie Diffuse i jest karbonowy, ponieważ w poprzedniej wersji był jeszcze w aluminiowy. Jeśli chodzi o napęd, no to na razie jeszcze go nie regulowałem, ale będę musiał. Mamy tutaj napęd raczej taki szosowy, z tym, że korba do niego założona to jest 48-32, więc taki lżejszy kompakt, tak? Jest nieklasyczny, trochę lżejszy o dwa zęby na obu przerzutkach kompakt. Z tyłu mamy sorę i kasetę 34, więc ten rower daje nam dużo lżejsze przełożenie niż klasyczna szosa, bo możemy jechać na przełożeniu 32-34 pod górę, no to jest poniżej jedynki, jeśli chodzi o ten współczynnik ratio, więc dość lekko. Natomiast jeśli chodzi o przełożenia najszybsze, 48-11, no to prawie jak na szosie. Na tych oponach będzie nam trudno na czymś takim jechać. Przednia przerzutka to też sora, no tak jak mówię, w zasadzie jest to pełna grupa sora, z wyjątkiem właśnie korby, która jest od EFSY. Przerzutki, hamulce, terpe, spire mechaniczne w tej wersji. Podobno jeśli chodzi o hamulce, są to dość dobre hamulce, natomiast tutaj klocki faktycznie, te giantowskie, no nie zapewniają nam bardzo dużej mocy hamowania, ale być może jest to dlatego, że no jednak ten rower chyba jest bardziej przeznaczony na szosę niż na jazdę w terenie. Kierownica szosowa, z tym, że rozginana, bardzo fajnie się na nim jedzie. No rower Eneroad przede wszystkim tu jest postawione na komfort, tak? Czyli tutaj jest pozycja dość wyprostowana, dość komfortowo się na nim jedzie. No poza tym, że to siedzenie nie jest specjalnie komfortowe, nie jest może mega niewygodne, ale no też super komfortowe nie jest, będę chyba myślał nad zmianą. Mówię, przerzutki mi się trochę tłuką, nie regulowałem. Co prawda firma Giant nie pozwala wysyłać wysyłkowo, trzeba się zgłosić do sklepu właśnie ze względu na to, że rower ma być przygotowany do jazdy. No ale serwisanci się chyba średnio do tego przykładają, ponieważ no niby jechać się na nim da, ale przerzutki wyraźnie nie są wyregulowane dobrze, szczególnie przednia. To trimowanie tu nie idzie mi dobrze. Jeśli chodzi o właśnie o jazdę na tej korbie, bo to jest taka ciekawostka, mówię, nie do końca kompakt. Tutaj jeszcze strzut oka na te hamulce. To małe koło, czyli te 32 zęby, no to jest chyba głównie do podjeżdżania. Co prawda, jeżeli byśmy rzucili 32-11, to mamy dość sporą siłę i możemy jechać, natomiast tak jak mówię, no przy tej regulacji przerzutki na razie to mi się strasznie tłucze na takim ułożeniu. Natomiast na dużej korbie to oczywiście siła prawie jak na szosówce, szczególnie jeżeli zejdziemy do dołu kasety. No z tym, że jak mówię, na tych oponach też jest się ciężko zebrać.